Siemano, szkocze, witam, witam Switch. Zapraszam do kolejnego filmu z Diablo. Kolejny ze względu na to, że kurczę, chciałem pograć. A tu serwery nie działają, jak tutaj grać, jak serwery nie działają? No to trzeba coś nagrać na kanał, żeby nie było smutno. <laughs> Filmik kurczę, no pokażę tutaj bazy przedmiotów, które szukamy. Po co i dlaczego, i też sceny omówię. Mniej więcej, więc takie dosyć fajne dla. bardziej dla nowych graczy, dla tych, co właśnie zaczynają dopiero grać i się nie znają, ale też może i dla tych, którzy powracają do gry, a. E, po prostu nie pamiętają tego. Prosta, prosta sprawa, tak? Też musiałem sobie tutaj wyresearchować co nieco z scenami z run. Bo zawsze jakiś sezon nowy. Teraz znaczy w sumie to nie jest sezon, ale. Jakby nowa gra online, tak? jeszcze sezonów nie mamy, no to te ceny są zawsze świeże i one, wiadomo, się zmieniają z dnia na dzień, bo jest coraz więcej tych przedmiotów takich samych, więc wiadomo, że wartość ta będzie spadała. Dobra, także zaczniemy sobie od korbaczy. Korbacze szukamy 4 i 5 dziurowych, tudzież gniazda 4 lub 5 gniazd. Po co? Po to, żeby sobie zrobić. Wyzwanie do broni. Także potrzebujemy tutaj korbacza z pięcioma dziurami. Jak najbardziej z normalu, może być. Gdzieś tam nam wypadnie od razu cyk do skrzynki i trzymać. Trzymać, trzymać i nie puszczać. <grytania> trzymać, nikomu nie dawać. Bo każdy z nas będzie sobie chciał później zrobić, niezależnie jaką postacią tu nie gramy, czy tam nekromantą, czy barbarzyńcą. Nie, przepraszam, barbarzyńcą, to nie ja bo sami sobie damy. Ale. Każdą inną postacią na pewno sobie będziemy chcieli podbić, e, zrobić okrzyk dowodzenia, który zwiększa nam życie i manę. E, więc jak najbardziej. bardziej, fajna, fajna, fajna rzecz, reszta tutaj jest nieistotna, tylko podbicie tych okrzyków, Andral, Mal, Ist i Och, także nie jakieś trudne do złożenia, ale też nie jakiś super, zwłaszcza na początku gry, początku sezonu, tak. Ech, o tym chodzi sezonu, jeszcze nie ma w porządku nowej gry online, gdzie wszyscy sępią wszyscy wszystko dla siebie. <grymne> Dobra, e, teraz następne słówko roniczne w kurbaczu to będzie: będzie, będzie, co będzie? to będzie, tylko szukam, gdzie ten screen mi uciekł. Tutaj jest w serce dębu. też fajna zabawka dla kasterów. Dla czarodziejki, chociaż jak znajdziecie okulusa, to dużo lepiej, dużo lepiej jest naprawdę wyfarmić sobie okulusa, męczyć mnie tego mefa na koszu, i bo inwestycja jednak runy weks po to, żeby zrobić coś, co można w sumie wyfarmić. No tak, tutaj są lepsze odporności. Dresy są lepsze, jeżeli traficie z rolem, tak. Mogą być takie same jak na okulusie albo. Coś chciałem powiedzieć. Nie, albo tylko, że szybsze przesuwanie czarów tutaj jest po prostu lepsze, bo jest 40, a kul zostaje nam chyba tylko 20. Więc no są tam jakieś plusy i minusy, ale tak jak mówię, tutaj musimy zainwestować runę w Vex, którą można by było zmutować z drugą runą Vex i mieć Oma z tego na przykład, tak, I już zamiast się. W które który nie jest jakimś super istotnym przymiotem, a zwłaszcza dowiecie się zaraz po tym, jak go zrobicie, <noise> że nagle wasza postać nie będzie jakaś nie wiadomo jaka. Więc jeżeli nie musicie tego robić, to nie róbcie. To jest strata runy. I bardziej uważam, że dużo ciekawszą rzeczą i rozwiązaniem, i bardziej istotniejszą sprawą jest zrobienie właśnie wyzwania do broni, które nam da. Które było przed chwilą już opowiedziane, które nam da życie imane, bo jednak tego oma potrzebujemy, a jak wiemy, dwa weksy dają oma. A omale i isty to się nie marcie, bo to jak będziecie robili klucza na hrabinie, to wam wypadnie, a jak nie tam, to sobie na kura pójdziecie, czy gdzieś pobiegacie i, i te takie runki, właśnie typu ghoul, east, mal to się nie ma co, co, co bać o to, bo to wam wypadnie, nawet jak nie macie, to wam wypadnie. Te wyższe runy to jest tragedia czasem właśnie, żeby znaleźć. Dobra, także to było w kwestii korbaczów. kwestii tarcz to no Monarcha. To zrobiłem osobny, osobny filmik, dam też link w opisie, jak ktoś by chciał wiedzieć dokładnie, gdzie wypada. Wszędzie na piekle, ale dla tych osób, co jeszcze nie są w stanie jakby na pierwszym akcie dobrze tam szaleć i do co nową postać i się boją, to będzie link e jest filmik zrobiony osobno, tylko akurat na tym filmiku mi wypada. Natomiast <grymnie> filmik jak wyfarmić ducha w tarczy i w mieczu, i akurat <grymnie> wypada mi i miecz i tarcza. Um, Także napomknąłem, bo warto trzymać. Oczywiście tarcza nie musi mieć czterech dziur, bo Lażuk tam zrobi zawsze maks yy, dziur bazowych, dlatego yy, mogę też Wam dać link do stronki, jak ktoś nie zna. Dlatego jest dobrze yy, sobie sprawdzić jaki przedmiot Ile ma maksymalnych dziur, gniazd, bo wtedy wiem, że jak dam żuka to mam zrobić cztery. Dobra, teraz tak, bronie drzewcowe. Bronie drzewcowe, co jest fajnie, co jest warto szukać, tą kolosalną wołgę, czy tam tego rozdzieracza. Ogólnie polecam jedno z tych dwóch. Eee, oczywiście, wydaje mi się, że i tak, jak traficie coś innego z, z tych w sumie pięciu, to i tak sobie założycie. Co tutaj jest takiego najbardziej istotnego, no jak będziecie mieli tą kolosalną tą wołgę, czy jak to tam nazywać, to 210 wymaga siły. Natomiast możecie trafić w taką, co będzie miała już zmniejszone wymagania o ileś procent i. Ja mam już taką, co wymaga tylko 200 siły. I teraz Merc nosi. Tam jeszcze mam niski poziom 8-9, już tam nie, nie leveluje I no jakby nie mógłby jej założyć, tak? Bo 210 nie miał tyle. Teraz ma 197 i dałem mu tam chyba jakieś... Coś do siły, jeszcze pamiętam, jakiś hełm. I generalnie, można nosić, więc fajnie, bo ma wysoki DPS. Wykręciło mi 750 na broni w eterycznej, ale są wyższe, wyższe DPS, są bo podbicie zwiększonego ataku może być nawet do 300%. Więc jak wykręci na max rollout, tam jakiś kosmiczny DPS do 900. I teraz tak. Oczywiście, broń chcemy, żeby była eteryczna. Tak samo też chcemy, żeby broń miała 4 gniazda. To co robimy, jak znajdujemy taką broń, która jest eteryczna i nie ma żadnych gniazd? No to już odpowiadam. Gdzieś tu screenshot uciekł. Nie ma screenshota. Zaraz, dajcie mi sekundę. Ale chyba. Gdzieś się zakinął w akcji. Nie, zaraz znajdę, zaraz znajdę. Nie to nie to nie tu, nie to, nie to, nie to, nie to nie nie screenshotów A ja szukam ogólnie Runy Ral AMN i ametystu perfekcyjnego W sumie mogłem to powiedzieć, tak? No ale Tak jest ładniej łapka, łapka w górę za starania taki montaż na filmie zrobiłem wizualne efekty, zoomy, jakoś muzykę, jeszcze powiem, zrobić Pięknie. Także generalnie, aż kurczę, budzik zadzwonił. Także generalnie, jeżeli będziecie mieli eteryczną broń drzewcową, to sobie zostawiajcie i sobie motujcie w i wtedy macie szansę na, na sukces, bo. Może być klapa ogólnie, może być, że zrobi Wam jeden soket, ale może zrobić Wam cztery. Dobra, teraz przejdziemy dalej sobie do tarczy dla Paladyna, która jest najlepsza, pierwsza, sekretna tarcza. Dlaczego? Bo ma najmniejszą siłę wymaganą. Dlaczego jeszcze? Bo ma najszybszy blok i nie największe szanse na blok. Dziękuję, do widzenia. Nie wiem, po co jest reszta tarczy, natomiast mogę odpowiedzieć w kwestii starego Diablo. Mm. Bo to o ile jest jakby stare, nowe, jakby stare w nowej grafice, to ono na przykład tutaj w tej wersji gry nie możemy zrobić i e bagu, czyli nie możemy zbagować DPS-u, czyli odporności jakiegoś przedmiotu. I to można było robić kiedyś. Że można było podbić obronę tak wysoko, że taki Vortex Shield miał koło do 2000 obrony, nie? Sama tarcza 2000 obrona. 1700, 1800, jakieś kosmosy. Teraz się tego nie da robić, więc jakby nie ma sensu się bawić w, chyba w Vortexa, ze względu na to, że ta obrona nie będzie jakoś zbyt znacząco zwiększona. A ta sekretna tarcza, jednak te ta 30 szybszy blok i 60 szanse na bok jest dużo lepsza. Tak mi się wydaje. Bynajmniej. Ja, ja, to jest moja ulubiona, dużo graczy też używa tą samą, chyba że jeżeli chodzi o jakieś walki PvP, no to może ten Vortex. Znaczy nie, PvP broń Brońborze, ona też ona ma, ona ma najszyb, najszybszy blok i największy blok. Więc tak naprawdę nie wiem, nie mam żadnego pojęcia po co ktoś by miał wybierać inne, ale wybierają Vortexa. No chyba z tymi i bugiem tylko, że ten taki defense, tak duża obrona była, że było warto robić, ale teraz to nie wiem. Dobra, ale to nie chodzi o to. Tutaj chodzi o to, żebyście najważniejszą rzeczą wiedzieli, że by ta tarcza była eteryczna, może być bazowa bez soketów, jak dacie dola żuka to wam zrobić cztery sokety I druga najważniejsza rzecz, tutaj tego nie ma podane To są tylko białe tarcze, ale ona może mieć 45 odporności na wszystko I wtedy sobie robicie wygnanie taką tarczę Fajną VEX ON IS dol. Um. I co my tutaj mamy? 5 do maksymalnej odporności na zimno, na ogień, wszystkie resy, ale to nie jest ze słowa runicznego, tylko z tej bazy, którą znaleźliśmy, jakieś tam do szukania, piertoły, a najbardziej istotny aspekt to jest to wykradanie, e, wykradanie życia, w sensie aura wykradania życia, będziemy mieli 50% wykradania życia on striking, czyli przy ataku, czyli ciągle to, um, tą aurę rzucamy, 1200 prawie obrony, elegancko, także jeszcze raz, jak znajdziecie taką, która ma 35 resów. Złe, że to już możecie sobie robić. Wygnanie albo trzymać dla kogoś, ktoś powinien od was kupić. tak, Mniej niż 35. No raczej dużo osób to nie zrobiłoby nawet mniej niż 40 resów, no bo jednak jakby nie pasuje do te runy, tam wrzucamy. No i no już są w tej tarczy i każdy chce zrobić w jak najlepszej, więc na pewno jest grupa osób, które będą tylko chciały tarczę z 40 plus. I zgodzę się z tym. Natomiast. Um, Można zrobić trzy sypiące I też będzie jakiś tam pięć razy w tą czy w tamtą Tak naprawdę to tak aż nie zaboli A, um, a te modyfikacje Z tej tarczy um, Te atrybuty Które dostaniemy podczas walki Na, na uberze No to to przecież lifetap um, Aha i nie przeczytałem Jeszcze tutaj daje nam aurę um, zwiększającą obronę 15 poziom Aury zwiększającej obronę. Eee, tak w. No, no, tarcza jest kozacka. Warto bazę trzymać. Zaraz powiem cenę, bo miałem cenę chyba nawinąć. Zaraz eee, mamy tak Berserkera. Opu, topór, Opór? Taki topór jest, to jest opór. Eee, berserkerski topór. Eee, on jest dwuręczny, ale palad może go nosić w jednej ręce. Tak samo Barbarzyńca. Także nie eteryczne z sześcioma dziurami, a eteryczne z pięcioma, ze względu na to, że i znowu nie mamy screena. Mamy. Śmierć sobie zrobimy w eterycznym i śmierć ma niezniszczalność, To słowo różne otrzymujemy niezniszczalność, więc yy, będziemy mieli fajny DPS. Od razu jak gramy smitarem to go przerabiamy na zilera jakimkolwiek innym poladynem, Bardzo szybka droga do tego, żeby właśnie ten budżetowy smither nagle stał się mega kozackim zealerem. Tylko wystarczy wrzucić e, śmierć i tam highlorda, taki amulet i naprawdę jest, jest, jest kosior, jest kosior. Także bardzo fajne. E, co tutaj mamy? 7% many, procent, 7 many wykazane za przy trafieniu 50% szansy na wrzucące Uderzenie, mamy jeszcze do Zabójczego uderzenia Zależne od poziomu postaci, więc też będzie wysoko I poza tym to Ten Chain Lightning Czy tam gracia Spike, to tam słabo Wymagania minus 20 to jest spokoj I to, że jest niezniszczalne Też możemy oczywiście do Barbarzyńcy Sobie wrzucić Berserkera, też będzie spoko Ceny Przedmiotów to zaraz i Ostrze wymiarów Wymiarowe ostrze też 6%. Po dla Jak jakbyśmy chcieli bardzo robić dla słysza, to yy, tutaj jest akurat toporek pokazany, ale nie ma znaczenia. Tak. Tylko, oczywiście, nie eteryczne, broń Boże. Co my tutaj mamy? Mamy do zniknięcia 6%. Czyli mamy wszystkie podbicie odporności i zmniejszenie obrażeń fizycznych, yy, aurę wykradania życia, live więc w sumie tylko te, te dwie modyfikacje tak jakby najważniejsze 17 poziom Aury także pff, kosmos, bo podbija obrażenia też, zwiększona obrona, ignoruje obronę celu, to tak jest słabe, bo w sumie nie ignoruje jak bossa atakujemy, ale mamy 69% szansy na rozgadzające uderzenie i potwory się nie leczą, także i tam jakieś doszukania też, więc bardzo fajna zabawka, natomiast my szukamy, żeby zrobić tutaj oczywiście żal. Żali ból i jak mamy taki żal, to też tak jak mówię nasz smiter nagle się może w zilera zmienić, albo nasz smiter nagle będzie miał taki super dps, że e, będzie można sobie torować przejście, nie tak jak tam sztyletem ostatnio jakimś dziabałem. <grym> także fajna broń. E, 35 szansy na rzucenie, e, umiejętności venom. E, także podbije bardzo duże obrażenia, będą trucizny, nie wiem jakie. Nie googlowałem akurat level 15 venom. Jeszcze sobie zobaczyć. Demet 373 to jest fajne, a fix ze względu na to, że on się dodaje do każdego innego źródła ataku, czyli dlatego smiter lubi mieć tą broń, bo te 373 obrażeń dodaje się do pchnięcia tarczy. Tarczą. Pchnięcia starczy. tarczy. Ignoruję obronę celu, fajne na trash -moby. Minus 25 Procent obrony celu, także to już działa na bossów, I dlatego to jest fajne. 1% obrażeń dla demonów, zależnie od poziomu postaci. Mamy jakieś obrażenia do ognia, minus 23% enemy poison resistance, także odporności na trucizny i 20% do zabójczego uderzenia. Zapobiega leczeniu się potworów. Dwa domany za każdego zabitego stworka i 11 do życia aż. Więc miodzio zabijamy to jeszcze dobrze się leczymy, bo to i jakiś life leech mamy i wykradamy. Fajnie się właśnie kombuje z wygnaniem, z, ex... z Exilem. Mamy live tapa i jesteśmy nieśmiertelni i sobie zabijamy wszystko jak chcemy. Fajna sprawa dla Barbarzyńcy w Berserkera, takie dwa wrzucamy i jest po prostu łojojojoj. Takie dwa, ale to wpierw trzeba ubrać Smithera, robić ubery, a potem jak się już człowiek dorobi, to sobie może robić Barbarzyńcę. Tutaj już o tych armorach... Nawinąłem, czy nie nawinąłem? Już straciłem rachubę, to jest chcę się robi dwa filmy. Jakbym nie nawinął, to teraz nawinę. Ogólnie wrzuciłem tylko te armory, tylko po to, żeby... Pokazać, że pod Enigma jest dobrze zrobić właśnie wieczorny całą albo archaicką płytówkę. Tylko to chciałem nawinąć i one muszą być znalezione, wydropione z trzema soketami, bo jak damy do lażuka, to zawsze nam zrobić cztery. Co tu jest takiego fajnego w tej zbroi? A to mianowicie to, że ona wymaga tylko 77 siły, a może mieć rola aż do 467 obrony. I tutaj jest zbroja używana po prostu przez jakby też liczne grono graczy grających w Diablo tylko z tego tytułu. Nie, że. E, kurczę, jakby ta obrona tutaj ma jakąś znaczącą różnicę, bo możemy zrobić praktycznie podobny rol. Chociaż no, minimalne są jakby no lepsze, ale bardziej chodzi o to, że. E, Dużo osób w Diablo 2 uważało, że jak się nosi Archon Playta, to się bardziej kozacko wygląda. A tutaj taki wieśniak, nie? Ale z drugiej strony, jak jest wieśniak z Nickboma. A koleś tylko z archowską płytówką, w kto to jest bardziej wieśniakiem, nie? Ale wiecie o co chodzi. Także yy, mieć na uwadze, żeby zbierać sobie takie armory, yy, właśnie wieczornie całą fajny. Ja ostatnio trafiłem tutaj takie druciane runo, czy co tam jest? Yy. Fajne, bo właśnie z jakimś dużym 400x patrzę 400 ileś obrony, tam 111 siły, ta siła nie jest aż tak to nie jest aż taka duża suma, tak? 111, no ale 77 na pewno dużo lepiej, jeżeli patrzymy pod kątem niedawania za bardzo dużo punktów w siłę, tylko reszta wrzucenia w życie, a teraz na szybko jeszcze tutaj jakieś ceny. Tutaj sobie muszę powyłączać. cały so, jestem w screenshotach ceny co, po ile, no to tutaj wiadomo, to tam nic nie stoją te korbacze Monarcha Pool, ale na początku, na początku to znaczy w pierwszym tygodniu, tylko że teraz Zalema Zalema sobie kupicie, już tutaj pokazuję runki, to tak też jest, takie ceny z pierwszego tygodnia teraz są inne, więc sobie zakrąglajcie wszystko w dół raczej Albo w górach, jak wolicie. Nie <grymne> no przecież jak jest 9, to on może być za Hairunę, albo za high rune, Sur za 1, 2, albo za Hairunę też. Jach i Ber, to Jach z 2,5, a Ber za trójkę. To takie jest misz masz tak wrzucone. Natomiast ceny ceny to też jest jakby indywidualna kwestia osoby, która znajdzie, bo jak znajdę Bera, a już mam wszystko poskładane. Tego i tak nie opchnę nawet jakby już wszyscy wszystko mieli i gra już by była, nie wiem, rok czasu i ten berby stał 2,5. To ja i tak bym go z nudów wystawiał za więcej, tylko dlatego, że po prostu nawet mi nie zależy, żeby zszedł. Więc jak komuś bardzo zależy, a nie będzie, że tak powiem, na markecie, to i tak to weźmie ktoś od ciebie. Natomiast yy, dobrym planem ataku budowania postaci to nie jest nigdy zawyżanie i staranie się tego robić, co ja teraz powiedziałem. I jak chcecie szybko sobie ubrać postać i coś stoi ista, a wam na tym zależy, to dajecie gula, coś stoi chama, to jest taka sama cena, coś stoi dodajecie, zawsze dajecie więcej, żeby mieć to na szybko, bo bardzo dużo osób, no na przykład takie przykłady, coś stoi mała, coś stoi ista i się boją strajdować, Kurczę, mam tego ista, nie, ale, Wpierw napiszę mu może za mała nie. I tam, i się tam trolują, i koleś tydzień rozkminia jak jeden przedmiot kupić. A w tym czasie tam wiesz, już masz postać złożoną, i grę przechodzisz, ale ktoś tam, kurde. Chodzi o to, że e, im szybciej to masz złożone a te przedmioty, które potrzebujesz, to ty później i tak te runy wszystkie znajdziesz, więc tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, że ty przepłaciłeś, bo ty i tak szybciej całą rozgrywkę będziesz szybciej robił Ubery, nie wiem, będziesz szybciej farmił jakieś lokacje, wiesz Wszystko będzie szybciej. Chodzi o to, żeby było szybciej, a nie że o kurcze. Chyba za drogo. Chyba za drogo, zostawię, więc... Jakiś sal sobie obrać, jeden przedmiot składać, jak najszybciej przepłacać, ale wymieniasz tradeować i się nie zastanawiać po prostu. Się nie zastanawiać, bo to jest tylko gra i... No nie ma czegoś takiego, że będzie stratne. Jak kupiłeś to, co chciałeś kupić, nie jest istotne za ile. No wiadomo, nie, nie daje się bera za, za, za monarchę, ale... E, trzeba to tak robić, żeby to w miarę jakoś szybko działało. Chociaż, szczerze powiedziawszy... Po dwóch tygodniach gry, to ja powinienem mieć... E, high end buildy porobione, a trade'y tak słabo działają, że e, nie wiem dlaczego tak jest, ale bardzo słabo i nawet powiem wam, że aż przestałem jakby starać się handlować, i już sobie też zacząłem grać tak e, casualowo-typowo for fun dla siebie. E, w sumie też chyba większą frajdę będę mieć, bo zawsze zawsze się starałem. W jeden tydzień wszystko zrobić i tak wszystko zrobiłem. W sumie w czwartym dniu robiłem Ubery, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że zawsze się starałem zrobić jakąś postać taką high-endową. Zawsze tego Smithera albo Zillera, tą jedną. A tak w sumie chyba teraz się przestawię na to, żeby zrobić trochę więcej postaci budżetowych. Może coś pokazać, kogoś zaciekawić, jakimiś innymi postaciami. Zobaczymy jak to się rozwinie. Natomiast, no, chciałbym zrobić Amazonkę sobie. Nie mam, nie mam kompletnie przedmiotów do niej. Ale chciałbym sobie zrobić Amazonkę. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na szybkości, ceny. Co? Macie eteryczne, jakieś fajne broni drzewcowe? To też. Lejtowo, treasurery eteryczne. Możecie krzyczeć. Ista. Ista można śmiało brać. Ja nawet bym dawał gula na początku tutaj z tym, bo to są akurat rzeczy które. Jak macie, to weźcie dla siebie, a potem jak macie jeszcze jedną, to pewnie byście chcieli do innej postaci. Więc tutaj akurat bym dał taką cenę, żeby to zeszło za coś dosyć wartościowego. Tak jak sprzedaję, to wolę zawyżyć, ale jak kupuję, to sam dużo więcej daję. Tak, tak zawsze robię. Zawsze też znajomy grający w Diablo. No kurwa, ale ty przecież stary przepłaciłeś, jeszcze? Dałeś... Ty dałeś ostatnio, był pierwszy sezon Projekt Diablo, to. Ja za tą bazę dałem My tu mówimy o tam trzecim dniu, dniu gry, tak? To ja za bazę dałem właśnie. Ch chyba Vexa dałem Nie chyba, tylko na pewno dałem Vexa e, Więc dałem pół Hyrony za bazę Za wysoką, wysoką bazę I, i znajomy domy nie nie to przecież to jest masakra Bo on taką samą e, tam wytradował Dajmy za co nie wiem, za, za Ista, tylko że on mówi o, 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 o tam, nie wiem, miesiąc później, tak że to, że to kupił, więc to kompletnie też e, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że są osoby, które np. grają tydzień, a potem już nie grają w ogóle w Diablo, bo już wszystko mają zrobione i, i już i się nudzi content. Jest taka grupa ludzi, wpada, robi i haj i czeka na następny sezon. Po prostu jakby wszystko zrobili, co chcieli osiągnąć. Ja przeważnie właśnie byłem w tej grupie osób, które po prostu wpadają, mają jakiś cel zamierzony, robią to i już nie grają. Już nie grają. Nie wiem, czekają na, 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 na kolejne Diablo, Diablo 4. Um, więc... E, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że początek sezonu, tak? E, czy tam początek, mówię ciągle tego sezonu, bo to znaczy nie ma sezonu, ale... Początek gry online, nowych postaci, każdy robi. Wszystko jest drogie na początku, ale... niż po miesiącu to te ceny są śmieszne, nie? <laughs> ceny są śmieszne, bo już każdy wszystko ma. Yy, więc yy, wtedy już jest stabilizacja, wtedy już nie ma jakiejś rozkminy co ile stoi, tylko każdy powinien wiedzieć co ile stoi bo powinny być stałe ceny. Dobra. Także yy, śmiało. Yy, jak będziecie mieli Weksa i chcecie dobrą bazę kupić, to kupujcie. Bo to nie ma co się czaić. Yy, teraz jeżeli chodzi o topór bezrykerski Kul yy, cool eteryczny jeżeli chodzi o ostrze wymiarów, tak czy tam za, za toporek gula, za ostrze wymiarów, no raczej tak nie będzie za, za dużo stało, bo um, no tutaj się robi. One nie są po prostu eteryczne i nie mają dużego DPS-u, więc tutaj się robi tylko po prostu broń dla, dla smitera. Ten griff, bo jest duża różnica pomiędzy zrobieniem. Czerni dla Zillera w toporze, która będzie miała duży DPS, więc tutaj byśmy oscylowali na Ista, na, na tak? Że za Ista, jak chce się kupić na szybko, ale też wydaje mi się, że już może stać to mniej, że może nawet i za mała to powinniśmy dostać. Że to nie jest jakiś taki przedmiot, który łojojój, dużo stoi. Więc raczej nawet za, za mała, taka normalna cena, bazę. No ale jeśli chodzi o ten topór Berserkera eteryczny, berserkerski, no to gul, ale to też ta wartość spadnie, to nie jest tak, że ten topór będzie ciągnął za gula stał, teraz stoi gula, myślę, że za tydzień będzie stał ista, baza, baza jak stoi mala, to myślę, że kurczę, nawet może na pula, na pula spaść, nawet na pula może spać więc te bazy jednak, mieczy tych świetnych, no, one nie będą długo się utrzymywały, że tak powiem, w cenie. Dobra, i to już chyba było na tyle. Trochę pogadałem się, nagadałem. Mam nadzieję, że komuś się spodobało. Jak się komuś spodobało, to może dać komentarz, jakąś tam łapkę w górę, albo w dół. Jak się podobało, to w dół, a jak nie, to w górę. Będzie dużo łapek w górę. Wtedy. Dobra, fajnie. Dzięki za uwagę, do za zobaczenia. Do zobaczenia. zapraszam do kolejnych filmików z Diablo. Także trzymajcie się na razie. Cześć.